serdecznie, nazywam się Mateusz Sołek. Będziemy dzisiaj łowić razem z teamem MeczPro ryby na sanie w Dynowie. Przygotuję dzisiaj zanętę opartą o serię Top Gold leszczową. Zanęta grubsza, średnio klejąca, dlatego użyję PV1, żeby dokleić tą zanętę. Na pewno dodam pieczywo fluo, bardzo lubiane na rzekach. Z ciekawostek, jako jedyny zastosuję aromat, top aromat truskawka. Mówiąc tutaj, przez kilkanaście lat wypracowałem sobie różne warianty i wiem, że o tej porze roku ten aromat tutaj się bardzo dobrze sprawdza. Na pewno dodam jako ciekawostkę konopie ziarno. Oczywiście tu jest w opakowaniu, ja mam już odpowiednio przygotowane, ugotowane. Konopie ziarno bardzo fajnie działa w zanęcie, tutaj rozkłada tą zanętę. Szczególnie lubiana przez brzany. Jeżeli będą brzany, to myślę, że powinny u mnie się zameldować. Całość zanęty rozrobię na melasie. Będę doklejał, stosując 2-3 różne konsystencje, będę doklejał wszystko bentonitem. Do całości też dodam żwiru, który nam bardzo ładnie dociąży tą mieszankę zanętową. Tutaj jeszcze pokażę, to jest taka lokalna przynęta, czasami bardzo skuteczna, jest to pęcak ugotowany na aromacie waniliowym. Całość, oczywiście dodam jeszcze robaków dość dużo. Jedne są mrożone, jedne są prażone. No i oczywiście przynęty w postaci robaków żywych. Całość mieszanki po oczywiście odpowiednim domoczeniu przetrę przez sito Milo, nowość w naszej firmie. Bardzo fajne sito, bardzo dobrze wykonane. Zaletą tego sita jest to, że pasuje na wiadra 40-litrowe. Nie wysypuje nam się zanęta czy glina. I jest bardzo mocne, widać, i na pewno posłuży nam wiele lat. Tak jak wcześniej wspomniałem, zanęta Top Gold Lesz. Bardzo aromatyczna zanęta, wyprażona. Świetna, na większości łowisk w Polsce się bardzo dobrze sprawdza. Zarówno na wodach stojących, jak i na rzekach. Przyciąga nie tylko leszcze, jak sama nazwa mówi, ale każdą większą rybę w łowisku, utrzymując ją bardzo długo. Także my tą zanętę testowaliśmy przez 2-3 lata w tamtym roku. Weszła do produkcji i okazało się hitem. Ludzie wygrywają zawody na tej zanęcie. Sami na nią łowimy z sukcesami, także cała seria Top Gold jest dedykowana dla ludzi, którzy mają oczekiwania co do jakości jak najwyższej. Zanęty rozrabiam bardzo dużo, ze względu na to, że tutaj trzeba dużo nęcić, żeby te ryby utrzymać. Zatem będziemy łowić tak długo, jak się da. Zanęta jest jasna. Ryby na rzece bardzo dobrze na nią reagują. Troszkę pieczywo fluo dodam teraz, resztę dodam już po namoczeniu. Nie stosuję dodatków typu kopromelasa czy epicję i tak dalej. Te zanęty Top Gold są tak bardzo bogate, że nie wymagają już dodatkowych rzeczy w postaci specjalnych dodatków. Aromat truskawka, jak widać, nie tylko bardzo ładnie pachnie naturalnie truskawką, ale też nam lekko przybarwi fajnie zanętę. Zanęta na rzekę powinna być bardzo aromatyczna, ponieważ jej zadaniem jest ciągnięcie ryb z jak największej odległości. Do równego rozmieszania użyję szarki. Tak moja zanęta będzie wygląda na sucho, jeszcze przed namoczeniem. Jest średnio, granulacja jest średnia, będzie bardzo dobrze kleić, jest dość kolorowa, powinna być bardzo atrakcyjna dla ryb. Zanętę będę rozrabiał, tak jak wcześniej wspomniałem, na melasie. Melasa nam dosładza lekko, dokleja to zanęta, robi się taka pastelinowa konsystencja pożądana na rzece.
Rozrobienie melasy jest bardzo proste. Zazwyczaj rozrabiamy w stosunku około 1 do 1, wiadomo, nie musi to być jakoś tam super miarodajne. Jak widać, melasa jest bardzo gęsta, naturalna, nie jest rozcieńczana. Wystarczy lekko pomieszać i powstaje nam bardzo fajny płyn do rozrobienia zanęty. No i po prostu w odpowiednich ilościach dodaję ją do zanęty, mieszając i uzyskując pożądaną konsystencję. Na sanie łowię dwoma rodzajami spowików. Są to Kraluzo Reje. Świetne spowiki, dobrze wykonane. Bardzo równo, ładnie pływają. Akurat teraz założyłem 25, będzie to jeden z cięższych spowików stosowanych dzisiaj. Zamierzam założyć jeszcze spowik firmy MedPro, naszej firmy, albo 13,8, albo 12,7, to zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie z wody. Świetne spowiki, bardzo cienkie, woda ich nie stawia opór w wodzie, bardzo fajnie pływają. Zestaw, jaki stosuję na sanie, szczególnie do mocniejszego przytrzymania, wygląda następująco. Obciążenie główne praktycznie bardzo blisko dna, na równi praktycznie z dnem. Wszystko leży na dnie, łącznie z krętwikiem. Stosuję krętwiki firmy Milo, bardzo fajne, potrójne. I tak będę starał się łowić większe ryby, jeżeli takie będą. Na sanie zazwyczaj łowi się lekko i powinno się łowić jak najlżej, ale dzisiejsze warunki w postaci lekko zmęconej wody powodują, że trzeba tą przynętę przytrzymać, żeby ryba mogła zauważyć i pobrać tą przynętę, tak? No zobaczymy. Pogoda jest na razie fajna, także mam nadzieję, że uda nam się fajnie połowić. Pokażę jeszcze, jakimi gumami łowię na sanie. Oczywiście łącznik, jaki stosuję, to jest firmy Drenan, tak zwany Drakon. Bardzo fajnie stopuje wodę i dobrze się zestaw układa, żyłka do zestawu. Gumy firmy Drenan, tu akurat jest 1,8. Bardzo dobra guma, dobrej jakości. Tutaj potrzeba, żeby ta ryba mogła odjechać, bo ryby są bardzo mocne, więc to się najlepiej sprawdza tutaj. Będę teraz nęcił na rzece. Jak widać, sito się przydaje też na kulę. Nęcenie będzie wyglądać w ten sposób, że będę rzucał około pół metra wyżej wędki, tak żeby kule odpowiednio ustawiły się orientacyjnie wysokości spowika, tak jak teraz to wygląda. Przygotowałem trzy konsystencje, od lekkiej do bardzo mocnej. Stawiłem sobie też dużo towaru do nęcania. Te ryby trzeba cały czas pilnować i donęcać, więc przystąpimy teraz do nęcenia.